Czas to nieubłagany władca. Niecierpliwy podróżnik, który biegnie przed siebie, nie oglądając się na tych, których pozostawia w tyle. Dla jednych płynie wartko, jak rwąca rzeka, dla innych snuje się leniwie, lecz niezmiennie zawsze w tym samym kierunku, ku nieznanej przyszłości. Zatrzymać go nie sposób, no chyba, że na jego drodze stanie rumuński rolnik o imieniu Wasilije Gorgosa. Może brzmi to groteskowo, ale posłuchajcie uważnie tej historii, zanim wyciągniecie pochopne wnioski. Bo co ważne, wydarzyła się ona naprawdę. Wasyl, wybaczcie, że tak spolszcza jego imię, to z pozoru zwykły rolnik. Starszy mężczyzna, który całe życie spędził w niewielkiej rumuńskiej wiosce Bacesti, położonej w północno-wschodniej Rumunii, w okręgu Vaslui. Jego dni wypełniała praca w polu, a wolny czas troska o rodzinę i chęć zapewnienia jej odpowiedniego bytu. Nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był jak wielu innych w okolicy: przydługawa koszula w kratę, przedarte spodnie, zmarszczona twarz i siwe włosy. Licząca około 3000 mieszkańców wioska, w której mieszkał, żyła swoim własnym spokojnym, specyficznym wiejskim życiem. Ale od pewnego dnia, w 1991 roku, wszystko się zmieniło. Dnia, w którym bez śladu zniknął jeden z jej mieszkańców wspomniany, spokojny, 63-letni Wasilie Gorgos. To właśnie jego zniknięcie tak pozornie niemożliwe, sprawiło, że ta historia po ciepłym, sielankowym wstępie zmieni się teraz, w mroczną zagadkę wyjętą niczym z najstraszniejszych kart powieści kryminalnych. Był rok 1991, kiedy Gorgos, mając wtedy 63 lata, wyjechał w jedną ze swoich regularnych podróży w interesach, związanych z handlem bydłem. Jako doświadczony handla z żywcem często podróżował po kraju. Tego dnia miał w planach kolejną rutynową transakcję, wyjazd, jak i wiele więcej. Rodzina nie dociekała, gdzie się udaje, ale też nie spodziewała się, że tym razem mężczyzna nie wróci. W dniu jego zaginięcia nic nie wskazywało na to, że wydarzy się coś niezwykłego, żadnych kłótni, żadnych niepokojących sygnałów. Mimo to Gorgos zniknął bez śladu. Rodzina próbowała go szukać, zgłoszono zaginięcie na policję, ale bez skutku, z czasem trop się urwał. Policja nie miała żadnych konkretnych wskazówek, co mogło się z nim dziać. W poszukiwania zaangażowano lokalnych mieszkańców i media, jednak po miesiącach, gdy nie odnaleziono żadnych śladów, czegoś, czegokolwiek, co mogłoby ożywić sprawę, ta zaczęła cichnąć. Co ciekawe i straszne zarazem, w Rumunii w latach 90. było wiele podobnych historii: ludzi, którzy znikali, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Zrozpaczona bezradna rodzina Gorgosa wraz z upływającym czasem powoli zaczęła godzić się z myślą, że nigdy się nie dowie, co się z nim stało. Jednak los bywa nieprzewidywalny. Dwadzieścia dziewięć lat później w sierpniu 2021 roku Gorgos niespodziewanie wrócił. Pewnego dnia, bez żadnej zapowiedzi, przed domem jego rodziny zatrzymał się samochód. Nieznani ludzie wysadzili z pojazdu mężczyznę, który od razu przyciągnął uwagę mieszkańców i zaciekawionych sąsiadów. Ale słuchajcie dalej. Miał na sobie te same ubrania, w które był ubrany, gdy zniknął. Wyglądał dokładnie tak samo jak w dniu swojego zaginięcia. Starszy, ale nie postarzały o niemal trzy dekady, jakby czas zatrzymał się dla niego na blisko trzydzieści lat. Nagle, jak znikąd po tylu latach, stał przed nimi wpatrzony, jakby wyszedł przed chwilą na kawę, do znajomego, jakby wchłonęła i po prawie trzydziestu latach wypluła go magiczna dziura z teleportem. Rodzina była w szoku. Nie spodziewali się, że jeszcze kiedykolwiek go zobaczą. Gorgos nie miał przy sobie dokumentów, ale wiedział, kim jest. Co więcej, zachowywał się, jak gdyby nie zdawał sobie sprawy z upływu czasu. Kiedy rodzina próbowała dowiedzieć się, gdzie był i co robił przez te wszystkie lata, mężczyzna nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. Twierdził, że po prostu wrócił z transakcji, na którą wyruszył przed laty żadnych wspomnień o miejscach, ludziach, żadnej świadomości upływu czasu, gdzie był, co robił, co się z nim stało. Nic. Tego dnia Gorgo trafił do szpitala na badania. Lekarze byli zdumieni, nie znaleźli u niego żadnych oznak, które wskazywałyby na poważne problemy zdrowotne czy psychiczne. Choć mężczyzna wyglądał na zdezorientowanego, to w jego stanie fizycznym nie było niczego niezwykłego. Badania nie wykazały ani oznak niedożywienia, ani zaniedbania. Zupełnie jakby przez te trzy dekady żył normalnym życiem, którego jednak nie potrafił sobie przypomnieć. Pojawiły się spekulacje i hipotezy, że mógł on przez te 29 lat przebywać w więzieniu. Wskazywał na to chociażby fakt, że miał na sobie te same ubrania, w których wtedy wyszedł z domu, lecz nie nosiły one żadnych śladów zużycia. Mimo tych spekulacji, nie ma dowodów, które jednoznacznie potwierdziłyby taką teorię, teorię o tym, by odbywał karę pozbawienia wolności. W toku badań sprawy nie znaleziono żadnych oficjalnych śladów ani dokumentów, które wskazywałyby na to, że Wasilie przebywał w więzieniu zarówno w Rumunii, jak i w innym kraju. Zatem, co do cholery wydarzyło się w ciągu tych niemal trzech dekad? To pytanie zadają sobie nie tylko członkowie rodziny, ale również media oraz badacze tego niezwykłego przypadku. Hipotez jest wiele. Ale żadna nie wydaje się w pełni wyjaśnić tej zagadki. Jedna z teorii, która zyskała popularność, sugeruje, że Wasili Gorgo spadł ofiarą przestępstwa, być może został porwany i przetrzymywany przez lata, a gdy jego porywacze nie widzieli już w nim zagrożenia, zdecydowali się go wypuścić. Jednak ta teoria ma pewne luki. Dlaczego mężczyzna nie pamięta, co się z nim działo przez te lata? Czy byłby w stanie funkcjonować przez 29 lat w niewoli, nie nabawiając się żadnych urazów psychicznych czy fizycznych. Co więcej, kim byli ludzie, którzy podrzucili go pod dom? Ludzie, którzy podwieźli Wasilię Gorgosa pod jego dom w 2021 roku, pozostają jedną z największych zagadek tej historii? Pomimo prób, nie udało się ustalić ich tożsamości? Nie pytajcie mnie sam zastanawiałem się, jak to możliwe. Do tego stopnia wchłonęła mnie ta historia, że poszedłem na Google Maps, jakbym chciał prześledzić tę drogę, tę sprawę, szukając jakichś nowych wskazówek. Według relacji rodziny i świadków, pod dom podjechał samochód, z którego wysadzono Gorgosa, a następnie natychmiast odjechano. Nieznani ludzie, którzy towarzyszyli mężczyźnie, nie zamienili z nim ani słowa. Co więcej, samochód nie został zarejestrowany przez lokalne kamery w sposób umożliwiający identyfikację pojazdu ani osób w nim podróżujących. Według świadków był to stary model auta, który nie był w powszechnym użytku od wielu lat. Co więcej, niektóre źródła podają, że tablice rejestracyjne były już dawno wycofane z obiegu. Mimo, że ten wątek był badany przez śledczych, nie udało się uzyskać żadnych konkretnych informacji na temat tych osób. W okolicy nikt nie rozpoznał ani samochodu, ani ludzi, którzy mogli być zaangażowani w ten dziwny powrót Gorgosa. Policja również nie przedstawiła żadnych dowodów, które mogłyby pomóc wyjaśnić chociażby to, kim były osoby znajdujące się w samochodzie osoby, które w tak Dziwny sposób podrzuciły Wasyla pod dom. Inna teoria odnosi się do bardziej niezwykłych wyjaśnień. Niektórzy spekulują, że Gorgos mógł paść ofiarą jakiegoś eksperymentu medycznego lub nawet podróży w czasie. Oczywiście takie teorie brzmią jak scenariusze filmowe, ale fakt, że mężczyzna nie wykazuje żadnych oznak upływu czasu. Budzi zdumienie nawet wśród bardziej sceptycznych badaczy. Z perspektywy fizycznej, Gorgos wciąż wydaje się być tą samą osobą, która w 1991 roku wyruszyła w interesach. Jedna z teorii głosi też, że wasyl postanowił zostawić rodzinę i zacząć nowe życie. Jednak gdy się zestarzał i jego zdrowie się pogorszyło. Ludzie, których poznał w swoim nowym życiu, porzucili go, a to doprowadziło do jego powrotu do rodziny, którą zostawił. Historia Wasyla Gorgosa kryje także kilka ciekawostek, które dodają jej dodatkowej tajemniczości i jeszcze bardziej intrygują. Gorgos po powrocie nie wydawał się nadmiernie zaniepokojony czy przestraszony. Jego reakcje były wyciszone i mechaniczne, co zdaniem rodziny sugerowało, że mogło dojść do stłumienia emocji, być może z powodu traumy. Mężczyzna nie okazywał radości, nie zadawał pytań, co dodatkowo budziło podejrzenia. Po powrocie miał przy sobie rachunki związane z transakcją bydła, którą miał załatwić w dniu zaginięcia. Dokumenty były w doskonałym stanie jakby przez te wszystkie lata były zamknięte w sejfie bez najmniejszego śladu starzenia. To dodatkowo wzbudziło zainteresowanie, sugerujące, że nie tylko gorgos, ale i przedmioty, które miał ze sobą, jakby przeskoczyły trzy dekady. Ubrania Wasyla, w które był ubrany podczas zaginięcia, jak wspomniałem, również wyglądały na nienaruszone. Buty, które nosił, nie były zużyte, jakby nigdy nie chodził w nich przez te wszystkie lata. To kolejny element, który budzi zdumienie badaczy tej sprawy. Jak to możliwe? W próbie zrozumienia tego, co wydarzyło się przez trzy dekady, Wasile Gorgosa próbowano poddać hipnozie. Jednak mimo kilku sesji nie udało się uzyskać żadnych konkretnych odpowiedzi. Mężczyzna wydawał się trzymać swojej wersji wydarzeń, w której po prostu wrócił z transakcji. W okolicy wsi, z której pochodził, zaczęły krążyć różne spekulacje. Niektórzy mieszkańcy sugerowali, że padł ofiarą nadprzyrodzonych sił, a inni, że może to być eksperyment przeprowadzany przez tajemnicze organizacje. Chociaż teorie te przynajmniej wydają się mało prawdopodobne, w małych społecznościach często narastają mity, Wokół takich tajemniczych zdarzeń. Zagadkowy był również brak oficjalnych komentarzy ze strony policji. Choć śledczy zaangażowani byli w poszukiwania, po powrocie Wasyla nie podjęto żadnych konkretnych działań w celu wyjaśnienia, co się z nim działo przez trzy dekady. Ze względu na brak kluczowych informacji oraz faktu, że sam Wasilie nie pamiętał niczego z ostatnich trzydziestu lat. Śledczy nie byli w stanie przeprowadzić dalszych działań wyjaśniających i sprawę umorzono. Co więcej, policja nie wydała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego cokolwiek w tej sprawie, w sprawie jego powrotu w 2021 roku, co dodatkowo potęguje tajemniczość tego przypadku. Szukałem też informacji, czy próbowano znaleźć obecność jakichś odcisków, śladów DNA, i nic nie znalazłem. Pojawiły się też głosy na temat tego, czy w okolicy nie działała jakaś nieznana siła. Sprawdziłem historię tej wioski, z której pochodzi mężczyzna, czyli Baczesi, i nie znalazłem nic, co mogłoby mieć związek nawet z tymi nadprzyrodzonymi wersjami. Zwykła, spokojna, mała mieścina rolna, a w przeszłości znana głównie z bitew takich jak choćby słynna bitwa pod Vaslui w 1475 roku, w której Stefan Wielki pokonał armię osmańską, ale widzicie tu jakieś powiązanie ze sprawą? Co teraz dzieje się z Gorgosem? Po powrocie do domu przez krótki czas przebywał pod opieką swojej rodziny. Jednak mężczyzna nie przystosował się do życia w nowej rzeczywistości. Jego stan psychiczny i emocjonalny pogarszał się, a z czasem musiał zostać przeniesiony do specjalistycznego ośrodka opiekuńczego. Dla rodziny jego powrót, choć na pierwszy rzut oka cudowny, okazał się być źródłem nowej formy cierpienia. Mężczyzna, którego znali, choć wrócił fizycznie, wydawał się być już kimś zupełnie innym. Obecnie Wasile Gorgos, który zaginął w 1991 roku i powrócił po 30 latach w 2021 roku, żyje, ale jego stan zdrowia pozostaje zagadką. Mimo swojego zaawansowanego wieku, 95-letni mężczyzna jest fizycznie w dobrym stanie co potwierdziły badania medyczne, chociaż występuje u niego problem neurologiczny, właściwie to problemy neurologiczne, takie jak częściowa utrata pamięci, no typowa dla jego wieku. Zna szczegóły swojego życia sprzed zaginięcia, pamięta datę urodzenia, śmierci swojej żony, jednak ma trudności z rozpoznaniem członków rodziny, w tym swojego syna i córki. Twierdzi również, że przez cały czas był w domu, co tylko potęguje tajemnica jego zaginięcia. Na ten moment nie ma dowodów ani informacji, które sugerowałyby, że ktoś aktywnie pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy na poziomie oficjalnym czy policyjnym. Po jego powrocie w 2021 roku, śledztwo zostało ponownie otwarte na krótki czas, ale brak nowych dowodów, świadków i jakichś kluczowych tropów sprawił, że sprawa szybko uknęła w martwym punkcie. Sprawa Gorgosa pozostaje nierozwiązana. Dziękuję, że byliście dziś, za wysłuchanie tej tajemniczej historii. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia niebawem.